Dobra, jutro wchodzi nerf kart, ostatnie pożegnanie z Paladynem. Jestem ciekaw, czy mój cube z Paladynem, Boże, z Czarnoksiężnikiem. Jestem ciekaw, czy mój cube lock będzie się nadawał do gry w obecnej wersji po nerfach, czy też nie. Jak nie, to jakoś nie będę za bardzo ubolewał, bo jak wiecie, ta, powiedziałem Paladyn i wykrakałem. Wyżyczyłem sobie Paladyna, mojego ukochanego agro Paladyna. Mam nadzieję, że znerfienie Call of Arms czy Call to Arms, Call to Arms, nie wiem jak ta karta się po polsku nazywa, mimo że widuję ją za każdym razem praktycznie, z 4 do 5 many sprawi, że tych agro paladynów będzie dużo mniej. Wracając do tego, co powiedziałem o Czarnoksiężniku, to liczę na to, że powstanie jakiś fajny nowy kontrolny deck, więc jakoś nie będę ubolewał nad tak, oczywiście. Jak widzimy, jest to paladyn na ulepszonej, na tańszej mocy specjalnej. Więc niestety Call to Arms będzie miał. No okej, tutaj może się akurat bardzo fajnie sprawdzić mój śmiertelny wir. Ale najpierw dobierzmy sobie jak najwięcej kart. Wlezie. Fajnie było dobrać jakieś obszarowe zaklęcie. Na tego paladyna bardzo fajnie sprawdza się zbezczeszczenie, więc myślę, to było całkiem fajnie dostać. Z Hellfire'em jest już trochę gorzej, bo mimo tego, że fajnie czyści cały stół, to jednak w praktyce używanie tej karty jest trochę niebezpieczne na tego paladyna. Dobra, na czwartą ewentualnie mam mojego Umbrę, z którym mój przeciwnik będzie się musiał wytradować, bo inaczej jego kolejna tura będzie bardzo przykra. Ewentualnie mogę oszczędzić monetę i użyć jej trochę później na szóstą turę, żeby użyć mojego opętanego Tak sobie sługusa i myślę. użyć na nim od razu leczenia za 8. Swoją drogą leczenie za 8 zostaje znerfione do leczenia za 4, co sprawia, że potencjał leczenia się moim czarnoksiężnikiem trochę spada. Dlatego też mam nadzieję, że fakt, że trochę osłabiają paladyna na parzystych kartach, nie sprawi, że ludzie sobie znajdą jakiś nowy, wkurzający, agresywny deck. Dobra, mamy piekielny ogień. Więc w razie czego będziemy mogli sobie tutaj trochę poczyścić. Chociaż nie ukrywam, że zbezczeszczenie tak czy siak by mi się przydało. Teraz mamy czwartą turę. Wezwanie do boju, chyba ta karta się nazywa. Tak, wezwanie do boju. Za 4 many. Jeszcze tylko do jutra. Chociaż trochę natomiast martwi mnie to, że z racji tego, że ta karta zmienia się na 5 many, to może się okazać, że z kolei w Paladynie, który gra na nieparzystych kartach, który i tak już z założenia ma wkurzającą ulepszoną moc specjalną, będzie mógł on z kolei używać jeszcze wezwanie do boju. Może się też pojawić dużo więcej face hunterów, bo oni w sumie nic nie tracą. Kurczę, nie wiem, zobaczymy jak ta meta będzie od jutra wyglądać. Ale standardowo jestem pełen obaw co do tego, co nas tutaj spotka. Dobra, zróbmy tak. Z tego względu, że już wiemy, że żrący bagienny szlam jeden zmarnował. A fajnie by było jednak na stół wystawić mojego taunta. Tym bardziej, że od razu w kolejnej turze będę mógł go zjeść i się wyleczyć za 8. A to myślę będzie dość problematyczne dla mojego przeciwnika. Chociaż w sumie, a propos Paladyna, w Paladynie na kartach parzystych, którego teraz mamy po stronie przeciwnika, jest jeszcze Sunkeeper Tarim. A teraz z racji tego, że wezwanie do boju już nie będzie parzystą kartą, to z kolei Sunkeeper nie będzie mógł być w tej samej talii, co wezwanie do boju, więc myślę, to powinno jednak trochę Paladyna osłabić. Chyba Sunkeeper jest za 7 many. Kurczę, powiem wam szczerze, że przez to, że nie widzę żadnej różnicy grając na Odd czy Even Paladyna, bo oboje są równie wkurzający, to teraz, jak tak się zastanowię, to nie pamiętam, Zajebiście czy Sunkeeper jest zasnął. za 6 many. Jeżeli tak, to w tej walce się najprawdopodobniej o tym przekonamy. Dobra, jest równość. Tak, Paladyn na nieparzystych kartach nie ma równości, nie ma konsekracji. Kolejny plus dla mnie po znerfieniu wezwania do boju. Aczkolwiek obawiam się, że znerfienie. Aczkolwiek obawiam się, że znerfienie tych dwóch kart Warlocka może sprawić, że Cube Lock także nie będzie jakiś super efektywny. No ale tak jak już powiedziałem, zdecydowanie wolę standardowe defensywne talie, więc być może pogramy sobie Warlockiem na Rin. Któż to wie?
Dobra, tutaj się potrajdujemy. Myślę, że... O, no to jest akurat przykre, bo jednak liczyłem na to, że wystawimy opętanego sługusa, który właśnie Void Walkera mi... Void Lorda mi stali wyciągnie. No ale myślę, że jesteśmy w dość dobrej sytuacji, w razie czego mamy Lorda Gottfrieda w dłoni. Jeżeli wystawi kolejne wezwanie do boju, także nie będzie tragedii. Pozwól mi się zastanowić. Okej. Dobra, jest Dar Królów. Jak widzimy, postanowił się tradować z Umbrą, czyli w sumie Umbra spełnił swoje przeznaczenie. Czyli uchronił mnie przed otrzymaniem części obrażeń na mordę. Nawet jeżeli Umbra sam w sobie nie sprawi, że dostaniemy... Że właściwie, że aktywuje jakąkolwiek z naszych agonii, to tak czy siak, tak jak mówiłem, motywujemy jego przeciwnika do zużycia ataku na tą kartę. Co w walce z face deckami jest także całkiem efektywne. Dobra, mamy wyciszenie. I co, będzie szedł wszystkim na face, czy jednak się będzie tradeował? Bo jestem aż ciekaw. Już myślałem, że nie wytraduje się z tym demonem, co ma jeden punkt życia i będzie bezmyślnie szedł wszystkim na mordę. No ale jak widać, do tego stopnia aż nie jest ślepo zapatrzony w bicie mnie po mordzie. Chociaż nie ukrywam, że punkty życia mam na dość niskim poziomie. Bardzo fajnie, że mi się trafił taunt. Bo gdyby nie on, to by to się mogło dla mnie bardzo źle skończyć. No ale myślę, że na razie nie będę go używał. Wyczyścimy stół po jego stronie, ustawimy się po prostu pod Litala na kolejną turę. Jeszcze się tutaj zabezpieczymy przed śmiercią. Muszę pamiętać o tym, że mój przeciwnik ma w talii jeszcze drugą konsekrację. Więc jeżeli w tej turze użyję, to niestety stracimy trochę obrażeń ze stołu. Co sprawi, że prawdopodobnie nie będziemy mieli Litala w kolejnej turze. Ale liczę na to, że uda mi się tego uniknąć. A czy faktycznie... O, Valanir! O tej karcie to kompletnie zapomniałem. Okej. Spoko. Rozumiem, że tą kartę chciał użyć jako zapobieganie używania obszarowych zaklęć przez przeciwnika. No, ale jak widzimy, na szczęście w żaden sposób mi to tutaj nie przeszkodziło. No i w ten oto sposób, chyba z tego co mi się wydaje, wbijamy drugą rangę. Więc w sumie bliżej niż dalej. Biorąc pod uwagę to, że ostatnio w Hearthstone nagrywam średnio raz na tydzień, to myślę, że taki wynik na tą chwilę nie jest taki zły. A tymczasem już jutro zobaczymy, czym tym razem nas przeciwnicy będą denerwować, jaki nowy face deck sobie wykombinują.